Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w luźnej rozgrywce. Tak, kolejny odcinek z luźnej rozgrywki. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki dość przełomowy odcinek, ale to zaraz. Zanim zaczniemy, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie, no i dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodoba. Słuchajcie, dzisiaj mamy urodziny naszej Brygidy. Więc no nie lada wydarzenie, bo to jest nasza simka, która będzie naszym dziedzicem, z której życie będziemy prowadzić w dalszej części tej serii. No i dawaliście mi różne rady co do właśnie Brygidy, bo mówiłam wam, że ostatnio, że właśnie z Olgą ona się chce zaprzyjaźniła się, tak dobrze się zakumplowała. No i Szymon też właśnie tu z Olgą, no i Maciej. W ogóle oni już są młodymi dorosłymi, właśnie Brygida też będzie. No i pisaliście mi, że fajnie by było, żeby właśnie Brygida bardziej z Olgą się związała, stworzyła związek niż z Maciejem, że zawsze to jest coś innego, w takim sensie, że wiecie, cały czas mamy tutaj związki, jeżeli chodzi o mężczyzna-kobieta, nie ma związków kobieta-kobieta, facet-facet, więc to by było coś innego, taka odskocznia od tego, co mamy teraz, więc w sumie pomyślałam sobie, że to jest fajny pomysł i powiem wam szczerze, że też mi chodził po głowie on. Mam plan, że wdrożę to pewnie w życie, ale to zanim to się stanie, wydarzą się jeszcze inne wydarzenia poprzedzające, więc czekajcie, po prostu na kolejnych odcinkach powoli zacznie się to, może się zorientujecie, o co mi chodzi, ale mam pewien plan, który chcę zrealizować, więc czekajcie cierpliwie na związek Olgi i Brygidy. Nadejdzie to kiedyś, ale jeszcze nie teraz, bo mam plan, także taki mały wstęp. Dziękuję wam oczywiście za wszystkie rady. No i dzisiaj będziemy mieli właśnie urodziny Brygidy. Fajnie się składa, bo jest dzisiaj Dzień Miłości i jest dzisiaj też właśnie sobota, więc jest wolne. No ja Brygidzie przygotowałam taki strój, trochę jeden imprezowy, nowy. No i chciałabym, żeby właśnie ona nie spędzała urodzin z rodziną. Nie chce wyprawiania żadnych urodzin i tak dalej. Po prostu ona pójdzie na imprezę z Maciejem i z Olgą. Szymona może weźmie i po prostu pójdą na imprezę. Ona nie chce żadnych, wiecie, takich wyprawianych urodzin, jak to u nas w rozgrywce bywa. Więc ciekawe, co na to właśnie Nathan i Evi. Oni tutaj sobie zresztą pogaduszki prowadzą. W ogóle chciałam przeskoczyć ten etap, ten odcinek, w sensie z urodzinami i tak dalej, żeby już zacząć wam z nowego domku, z nowym otoczeniem i tak dalej, ale myślałam sobie, że te jednak urodziny to jest tak jak dla niej coś ważnego, więc poczekamy. Zresztą i tak, no nie wiem, musimy chyba poczekać, aż dorosną nam chłopaki, bo ja chciałabym wyprowadzić Tana i Ewi, to tak w sumie ich samych tak nie za bardzo zostawić, no ale zobaczymy, po prostu może ja sama z nimi trochę pogram i zrobię im te urodziny, zobaczymy. Jeszcze do tego chwila czasu jest. Ewi ogólnie robi żarcie, bo tam już oni nie mają nic w lodówce. Wow! Wykwintne, wow! Sim osiągnę maksymalny poziom umiejętności wykwintnego gotowania, no proszę bardzo. A ty co, jesz kanapkę z bekonem, a ona takie wykwintne danie tutaj gotuje. Czy ty jesteś głodny? Jesteś, więc chodź tu do rodziców sobie zjedz. Ty jesteś wyspany, ale sikający. W sumie zaraz będziesz wyspany. To sobie też sobie byś mógł zjeść, a potem się wyprysznicować? Nie, wyprysznicować się nie musisz, musisz skorzystać. Więc skorzystasz. I brakuje ci towarzystwa trochę. A Brygida? No Brygida też jest głodna, więc też jej damy, żeby wzięła porcję, a później sobie skorzystała. W sumie jest 5 rano, oni w sobotę o 5 rano wstają. Ale dobra, nieważne. Nathan, weź... O, nie możesz wrócić? Czemu nie możesz? Nasz Nathan jest na emeryturze, jakbyście nie wiedzieli i coś wam umknęło, to Nathan jest na emeryturze i tak ogólnie to trochę się nudzi, więc damy mu, żeby sobie poszedł o kąpiel, wziął czy coś. On trochę ćwiczy sobie na tej emeryturze, więc wraca do formy, że tak powiem. Ty jesz sobie, czy ty masz fajną zabawę? Masz fajną zabawę, więc to tylko Filip ma słabe kontakty. Filip, możesz już powoli się budzić, wiesz?
Dobra, Brygida sobie będzie jadła i powiedzmy, że Brygida teraz właśnie powie, że słuchaj, mamo, ja nie chcę żadnych urodzin, nie rób mi tortu, bo ja wychodzę ze znajomymi na miasto. A Ewi taka, co na miasto? No w sumie mi na to nie wskazuje, ale jak to na miasto? To jest nasza tradycja, tradycja nasza. My zawsze robimy urodziny w domu, halo, halo. No, na pewno ona tak mówi. Myślę, że o, nawet doszło do wniosku, że wychodzi, bo nie wytrzyma. Nie wytrzyma tego stresu. Dobra. Ewi, co ty będziesz robić? Co ty w ogóle robisz? Co ty robisz? Opakuj si mamień. A idź ty. Neon, neon. Dobra, Filipie, porozmawiaj sobie ze swoim bratem. Bo ci brakuje towarzystwa, więc no niech ten brat twój ci dotrzyma go. Rozmawiaj o książce. Oskarż o ruszenie twoich rzeczy? Nie, okaż podziw może. No w każdym bądź razie pogadajcie sobie. Czemu ty jesteś smutna? A sorry, ja zapomniałam, że ty jesteś wegetarianką. Przepraszam, przepraszam. Już nie jedz tego. Nie jedz, nie jedz. Nie jedz, nie jedz. Do czego to jesz? Ojeju, wiem. Zapomniałam, że ona jest wegetarianką. Kurczę, blaszka. A powinnam się do tego przyzwyczajać, bo jak będziemy nią grać, to a jak ja będę ją karmiła mięsem non-stop, to... To nie będzie dobry pomysł. Nie upakuj tego kota, chodź tutaj, zrób coś do jedzenia, bo już nie ma. Nic, co tam możesz nowego zrobić? Pieczona Alaska. Pstrąg w sosie. A zrób tego pstrąga. Dobra, ty sobie sikasz, okej. Okay. Wy sobie tu pogaduszki. Ja tu powyrzucam te talerze. No dobra, Brygida. Wiesz co? W sumie jest dopiero w pół do siódmej, to też bez sensu. Teraz szybko tak przebierz się. Ja wam pokażę. Ona tutaj ma ten strój taki imprezowy, powiedzmy. Ale na razie ją przebierzemy w normalny strój. Jest ogólnie lato, więc znaczy lato, jest wiosna, więc jest nawet ciepło na dworze. A ty robisz tego pstrąga, dobra. O, Ewi zdobyła popularność większą. Drugorzędna gwiazda, proszę bardzo. Ewi, co dobra sławna jest. Trzecią gwiazdkę zdobyła, wow. O, a to mamy te punkty sławy do wykorzystania, patrzcie. A to jakieś tam te eliksiry, co się dodaje. Zostaje zerwana na zyskę i premię do energii i prowadź maratony transmisji charytatywnych. Dobra, możemy to wziąć. A to co to jest? Darczyńca. No dobra, możemy to wziąć. Okej. Okay. Dobra. Ale czy ty nie ma żadnego filmu do ten? Rozpocznij całodobowe... A, weź rozpocznij, zobaczymy. Co teraz wiesz, tutaj tak całą dobę musisz tu stać? O, patrzcie, Szymon sobie biega. Dobra, to niech sobie biega chłopak. Którą mamy? 10:00 dopiero, to jeszcze przecież nie będziemy tu wybywać z domu. Poczekamy trochę do wieczora, no. Dobra, jesteśmy sobie na mieście. Przyszliśmy do Windenburga, ponieważ jest to miasto, w którym będziemy mieszkać, więc chciałam, żebyśmy tutaj sobie trochę właśnie Brygida się rozejrzała. Jak widzicie, tutaj mamy jakiś taki domek, ale to jest halloweenowy bar, który ja tutaj stawiałam, bo kiedyś jeszcze Cornelia z Akirą tutaj balowali w Simwin. A tutaj mamy taki, o proszę bardzo, jakiś Rockstar. Rockstar, też jakaś taka parcela publiczna, którą postawiłam i zapomniałam. O niej mamy tutaj, co mamy tutaj? Karaoke. Mamy tutaj bąbelki. Mamy tutaj bar. I coś na dole jeszcze jest. I na dole mamy też karaoke takie oddzielne. Te, jakieś te. I na górze coś mamy? Nie, na górze już nie ma. O, szkoda, że tu nie można potańczyć. Bardziej to jest taki karaoke bar, ale to nic. Dobra, może chodźmy usiądź i wypróbuj razem. Chodźcie. Bo jest w sumie dopiero 17. What? Maciej, to ty jesteś tutaj ze mną. Pójdziesz ze mną na randkę? Ale on jest młodym dorosłym, ona jest nastolatką. To możliwe? Ale wy tu jesteście razem przecież. To na razie podziękujemy, bo przecież tu jesteśmy razem. To powiedzmy, że będzie ich taka randka. Ej, ale nie wiedziałam, że ona będąc nastolatką z młodym dorosłym może się umawiać. Spoko. Dobra, to święto urodziny Simki urodzone wystrzałowe przyjęcie. To jest nasze przyjęcie. Dobra, my tu z Maciejem trochę...
Ale patrzcie, nie możemy z nim jakichś różnych interakcji miłosnych, romantycznych w sensie. O, bezrobotny jest. No to nieźle. Wręcz prezent na Dzień Miłości. Co możemy? Damy mu książkę może, co nie? Dobra. No, jakaś kasa. A, bo to Evi wypłata. Co tutaj my mamy? Co to? Porozmawiaj ogólnie. O, Olga sobie poszła. Wyczuła to. Dobra, kiedy ona się zrobi dorosła? Chyba o 20? Co? Poraduj innego Sima. Zaprezentuj genialny wynalazek. Trejko czy ulubionej grze wideo. Dobra, a gdzie jesteś, Olga, ty? Rozejrzyjmy się w ogóle, kto tutaj chodzi. A, Olga poszła do baru. O, patrz, jaki tutaj pan siedzi. Antonio. Antonio Sava. Może powinnaś z nim porozmawiać sobie. Dobra, my powiedzmy, że jeszcze nie mamy tych lat i nie możemy bo w barze siedzieć, więc... Dobra. O, co to za obejmowanie się? Rzucaj konfetti z okazji Święta Miłości. To może być. Pokaż fotkę z ręki. W sumie może... Albo nie, dobra, czekajcie. Dziel się ekscytacją. Nie, dobra. Zapytaj o Barbara. Uła. Czekajcie, a tutaj można sobie pograć. A jeśli siku chce, może ją... Nie wiem, w ogóle coś tu się tak przycina, niefajnie. Siku by się jej chciało, więc gdzieś tutaj są toalety. A które są dla pań? Oj, które są dla pań? Te są dla pań. W ogóle jak fajnie zrobione. Tylko szkoda, że te drzwi są przezroczyste, to wszystko widać, no ale okej. Skorzystaj po prostu. Szkoda, że nie wzięliśmy tortu ze sobą. To wtedy ona by mogła sobie tutaj zrobić urodzinki. A tak to chyba jednak musimy do północy czekać, żeby ona sama tak jakby te urodziny, wiecie, sobie zrobiła. Tak mi się wydaje. O, ktoś będzie śpiewał. Gdzie jest Olga w ogóle? Gdzie się Olga kręci? Może gdzieś tu na dole? Nie. Olga gdzieś sobie poszła chyba. Stwierdziła, wyczuła to, że to nie jest to nie jest spotkanie takie, wiecie, na dwie osoby, znaczy na trzy osoby, tylko bardziej na dwie. Kurde, teraz Maciek nam gdzieś uciekł. Gdzie on jest? Maciej, halo! Myślałam, że to on śpi. Ej, poszedł gdzieś on. Gdzie on jest? Poszedł do domu chyba. Weź zaproś go. Niech wraca. Wracaj! Bo ja chcę, żeby ona tutaj posiedziała, wiecie, tak do późna, żeby tak nad ranem wróciła do domu. Taka w ogóle rabel i wszystko. No musi... O, czekajcie, to nie on. Fan. Okej. Okay. A ty to kto? Nie wiem, jakaś... O, a co tutaj jest? Zamów jedzenie, zamów napój. Kawa mrożona, napój gazowany. Idź kup napój gazowany. A co tam? Bo coś ten Maciej nas wystawił chyba. Lekko. Mówiąc. Wiesz, co możemy zrobić? Możemy w sumie jechać do nich do domu. Cisza nocna. Chodźmy, pojedziemy do nich do domu. Właśnie, tam możemy też zrobić tort jak coś. Dobra, jesteśmy u nich. Oni, wiecie, mieszkają sami, więc bez przypsu. Przyszli sobie na chatę, więc my przyszliśmy za nimi. Nie przestrzeganie ciszy nocnej. Gotuj i zrób ciasto czekoladowe. I sobie wtedy zrobimy twoje urodziny tutaj. Tylko nie wiem, czy zdążysz zrobić ciasto urodzinowe? No ale ja robię... No ciasto sobie na urodziny, przepraszam. Daj jej prezent. Daj jej napój gazowany, powiedz, że kupiłaś. Dobra, poznaj ją. O, on poszedł spać. Dobra, poczekamy, może ona dorośnie teraz do 12, czy nie? O, jakie konfetti, o ja. Zobacz, co się dzieje, dobra. Czemu ty nie rośniesz? A weź, kontynuuj ciasto tak po cichu, żeby ona nie zauważyła, może już nie będzie krzyczała na nas. No nie. Weź, bo... O ja, weź, bo ci się sfajcza. Chata ci się sfajcza.
Wyprosiła nas. Dopiero cię wyrzucono, wróć później. O nie. No nic, dobra, to wracamy do domu. W takim razie już nic nam nie pozostało. No dobra, jest trzecią nad ranem, ona wróciła do domu, oczywiście nikt nie śpi. Więc czas i pora, żeby zdmuchnęła świeczki. Czas i pora stać się młodą, dorosłą. Ja! Osiągnęła dobre maniery i odpowiedzialna. Okej, więc myślę, że będziemy teraz losować. Wredna! Ona będzie geniuszem, wegetarianką, ale będzie wredna. Może być. W sumie ciekawa cecha. Okej. O, wow. Pani. Chociaż w sumie ona się nie zmieniła. Może ma trochę taką bardziej dorosłą twarz, ale jest bardzo ładną simką w sumie, co nie? Ładną jest simką. Dobra, wiesz co? Weź prysznic i idź spać, bo ty ten... Bo jesteś strasznie śpiąca. Wy w ogóle wszyscy jesteście jacyś... Naprawdę. Proszę nie jeść mi tego. Zjeść sobie tosta z serem. Nie robić tego popcornu. Zjedz sobie tosta z serem i idź spać. Nathan w środku nocy on boksy tutaj uskutecznia. Nie, ty też idź spać i ty Ewi nie opłakuj kota, tylko też idź spać. Wszyscy idźcie spać najlepiej. Ty się kąpiesz, to już się nie kąp i też idź spać, rano zjesz najwyżej. Dobra, słuchajcie, spotkaliśmy się z Maciejem i jesteśmy sobie tutaj gdzieś tam jakieś tu są... To jest taka galeria sztuki ala, więc myślę, że tu jest fajnie, żeby sobie posiedzieć, więc usiądźmy sobie razem. Tak, ona zaprosiła sobie go, tak sobie pomyślała, że trzeba chwytać byka za rogi, czy jak to się mówi. Nie ma na co czekać, ona w ogóle jest bardzo szybka, patrzę. Raz, dwa, trzy, wie czego chce. A także jest to taka bardzo taka twarda i bezpośrednia simka, bym powiedziała. Więc po prostu zaprosiła Maćka na taki spacer niedzielny, że tak powiem. Jest w sumie dopiero 12, ale udawaj syrenę, zapytaj, czy jest, okaż podziw, o. W ogóle porozmawiajcie sobie. Może zaprosić go do przetrzenia w chmury, o. To w ogóle sobie poprawicie ten przyjazny, że tak powiem, wskaźnik. Popatrzcie sobie w chmury. Chociaż tutaj dookoła macie tyle trawy, to wybraliście jednak beton. Okej, dobra, rozumiemy. Jeszcze pod drzewem w dodatku. Dobra, spoko. Nie będziemy was oceniać przecież. No i taki jest mój mały plan, że ja bym chciała, żeby jednak Maciej i właśnie Brigida przez jakiś czas byli ze sobą. A raczej, żeby jakiś ten związek tutaj się wytworzył. Ale potem wydarzą się pewne rzeczy, pewne zmiany nastąpią, w obliczu których oni sobie we dwoje nie poradzą. Nie powiem wam co dokładnie, żeby była jakaś tam niespodzianka. No i z czasem ten związek się rozpadnie. Także na razie po prostu chciałabym, żeby oni trochę tak w takim... ten, taki mały romans się jednak tutaj ze sobą związali. Dobra, wstawać. Czas na romantyczne. Zadaj ryzykowne pytanie. Na przykład, czy się mu podobasz? Czy ma dziewczynę? Coś chyba nie pykło. Dobra, to się wymieńcie numerami chociaż. Zapraszałeś nas na randkę, gościu. Co teraz się tutaj... O co ci chodzi? Zapytaj, czy jest w związku. O, może ty jesteś w związku, ty? A, buziaczki wysyła, no to... Nie jesteś. Jesteś singlem, no właśnie. Elegancko. Dobra, zdradź mu sekret, żeby wiecie, nie było. pochwal go, mu wygląd. Żeby chociaż troszkę tych romantycznych tutaj mieli. Co ty będziesz robić, że tak podeszłaś? Tak blisko. Dobra, jednak wyraził chęci. Chęci tutaj do po prostu do flirtu. Zobaczymy. O, uwodzicielska poza. Może być. Pierwszy pocałunek, może jeszcze nie. Trzymaj za ręce. Wręcz mu róża, chociaż to będzie dziwne na pewno. No, obejmij go. Czekajcie, zobaczymy, co tu jeszcze jest w romantycznych.
więcej opcji. Wyznaj zauroczenie może mu. Wiecie, jej on się podobał już od dawna, dawna, ponieważ jak tylko, jak była nastolatką, w sumie cały okres tego, jak była nastolatką, się w nim kochała, że tak powiem. I po prostu, no ale jakoś po prostu nie miała odwagi, ale potem, że się zaprzyjaźniła z Olgą, tak ona zapoznała ich i tak jakoś w końcu, tak z końcu wyszło, słuchajcie. Dobra, chyba czas na pierwszy pocałunek. Spoko, że dostała, ledwo została młodą dorosłą, już pierwszy pocałunek. Ale to w sumie i tak późno, bo nie w nastoletnim czasie. Ej, gdzie on poszedł? Goń go, goń go! Szybko, gdzie on poszedł? Do łazienki chyba. No, w końcu dogoniłam go, bo on gdzieś tam zaczął uciekać mi po kątach. O, całują się po raz pierwszy. O. Dobra. Brigida, ty to jesteś szalona jednak. Dobra. Dobra, no i Brigida poderwała tego Macieja. Chociaż ja bym chciała, żeby... Może niech została... O, Jola. Żeby została, został jej chłopakiem, to potem będzie fajnie, bo będzie, że były chłopak czy coś, wiecie. Jednak... No nie chcę wam też zdradzać całego mojego planu co do nich. Ale no powiem wam, że po prostu to nie będzie dobry związek. Na początku teraz no jest, no bo ona, mówię, była zakochana w nim po uszy. Ale no. Troszkę pocałunki, w ogóle pocałunek z pasją, o dawaj. Ale patrzcie, że oni sobie musieli dobrze podpasować tak szybko. Tutaj zdobyli w sumie całą tą... Praktycznie cały ten, całe wskaźniki, jeżeli chodzi o romantyczne i przyjazne. Pocałuj go w policzek, dobra. Prawie całą niedzielę żeśmy spędzili ze sobą. Wiecie co, ja jednak muszę usunąć parę rodzinek z tego świata, bo patrzcie jak ten świat chodzi, strasznie mi się zacina gra i takie lagi simy łapią, a to wszystko jest przez to, że ja dowaliłam tutaj na tego save'a tyle simów. Naprawdę. Dobra, może ty zrobisz tutaj jakiś... tu na dole, patrzcie, jakie fajne miejsce grilla. Kiełbasę z papryką na przykład wyciągnij z kieszeni i zrób. Naprawdę, wiecie, muszę trochę to porobić porządki na tym save'ie, bo ona nawet nie chciała zrobić mi tych kiełbasek z papryką. Cały czas mi się bagowała, stała się, patrzyła gdzieś tam w dal. Nie jedz tego, bo znowu będzie cię brzuch bolał, bo ty jesteś wegetarianką. Może zjedz kolację, po prostu sobie... Tosta z serem sama zrób, też musisz się trochę poduczyć. Ogólnie ja bym chciała, żeby ona była, bo ona jest geniuszem i tak dalej, jest simką renesansu, więc ja bym chciała, żeby właśnie ona logiki, żeby książki czytała ogólnie. Ona jest taką simką właśnie trochę wredną, taką wiecie, że ona dąży do swojego, że co chce, to ma. I też właśnie taką mądrą simką, więc ja bym chciała, żeby ona była naukowcem. Także takie plany. Dobra, słuchajcie. Będę kończyła ten odcinek, bo też nie chcę tutaj przedłużać zbędnie, bo w sumie cel na ten odcinek żeśmy osiągnęli, czyli poprosiliśmy go, żeby został naszym chłopakiem. Jest chłopak, dobra. Cel na ten odcinek osiągnęliśmy, czyli chłopak jako Maciej i właśnie Brigida dorosła, młoda dorosła. W następnym odcinku już zaczynamy ten etap, wiecie, po prostu kolejnej generacji, trzeciej, że tak powiem, generacji, raczej trzeciego pokolenia. Czyli ja tutaj trochę sobie pogram, chłopaki, zrobimy sobie takie, powiedzmy, 3 lata później, gdzie chłopaki, nasi bliźniacy dorosną, będą młodymi dorosłymi, zostawimy my ich tutaj w tym domku, oni się tutaj będą żyć, a Brigida z rodzicami przeprowadzał się do Windenburga, ponieważ chce, żeby rodzice właśnie ich tak jakby dochować, żeby jak oni właśnie nam odejdą, to żeby miała ich nagrobki. I wtedy właśnie sobie zobaczycie nowy domek dla nich, no i wtedy Brigida z Maciejem i tak dalej będą sobie tam, wiecie, dalej sobie ten i ja będę realizować plan, który mam w głowie. Także na najbliższe odcinki po prostu będzie się troszeczkę działo, więc zapraszam Was na kolejny odcinek już w następny piątek o 12:00. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Oczywiście dawajcie mi swoje jakieś pomysły, rady, czy co tutaj byście jeszcze wplotli w tą rozgrywkę, a ja na pewno postaram się coś z tym zrobić. Okej, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa, pa.